am I doing this for a crusty old demon? Oh yeah, that's why. Nie taki diabeł straszny, jak wszyscy go malują. W przypadku gry Devil May Cry można to dosłownie rozumieć. Wszyscy obawiali się, co z niej wyniknie. Przede wszystkim, jak zostanie przyjęty odmieniony bohater, który zastąpi wspólnego i jedynego. Okazuje się, że obawy te były bezpodstawne. Zapraszam na recenzję gry. Nowy Devil May Cry to nie tylko nowy, odmieniony Dante. To także zupełnie inny świat. Żegnamy gotyckie budowle, a witamy świat współczesny, który podzielony został na dwa wymiary. Ten, w którym żyją ludzie i drugi, Limbo, zamieszkiwany przez demony. Dante z racji tego, że jest Nephilimem, istotą zrodzoną z anioła i demona, posiadającą ich moce, potrafi poruszać się w obu tych wymiarach. Zmiany dotknęły także sferę muzyczną. Gitarowe riffy bardziej pasują do współczesnego wizerunku bohatera gry. Sfera fabularna gry opowiada o zniewoleniu ludzkości przez zabójcę matki Dantego, demona o imieniu Mundis. W grze przedstawiony on został jako wielka szafa w garniturze, która zatruwa umysły mieszkańców globu. Dopiero pod koniec przygody z tytułem od Ninja Theory grać pozna prawdziwe życie Mundisa. Bezwzględnego demona, który by zgładził rzekomego, ostatniego potomka anioła i demona, nie cofnie się przed nim. Gameplay w zasadzie pozostał wierny oryginałowi serii. Żadna rewolucja, ani nawet ewolucja nie miała miejsca. Nadal jest to slasher w japońskim stylu, w którym chodzi o nabijanie jak najwyższego kompo, co z kolei przekłada się na końcową ocenę stylu, w jakim przyszliśmy nigdy. Nowością za to jest ranking, który niejako wymusza na graczu przejście lokacji w jak najkrótszym czasie, z jak największą liczbą znajdziek oraz z najlepszą oceną za styl. Ten oczywiście nabijamy zadając przeciwnikom ciosy różnymi rodzajami broni, wykonując uniki czy parując ciosy przeciwników. Not gonna kill you or Mundus' spawn. I'll let you both live if you do exactly as I say. Oraz jaki otrzymujemy na starcie gry powinien być znany każdemu, kto w przeszłości spotkał się z serią. Nie zabrakło pary broni palnej, hebanu i kości słoniowej oraz znanej broni białej, Rebellionu, ulubionego miecza Dantego. Pozostały śmierciający sprzęt wraz z demoniczną przemianą otrzymujemy wraz z rozwojem fabuły. Zupełnie jak to miało miejsce w poprzednich odsłonach serii. Podobnie też i ma się sprawa ulepszenia sprzętu. Przeciwnicy zostawiają orby, które następnie po każdej z misji lub też przy specjalnych posągach możemy wymienić na podrasowanie konkretnego rodzaju broni, zakupić dodatkowe umiejętności, czy zwyczajnie przeznaczyć na ekwipunek, który to może okazać się przydatny, gdy zacznie brakować nam życiowej energii. Kampania, chociaż ma dość oklepaną fabułę, której część już Wam zdradziłem, wystarcza na jakieś 10 do 12 godzin w zależności od poziomu trudności, jaki zdecydowaliście się wybrać. Tych jest od groma, aczkolwiek na początku mamy odblokowane jedyne 3 z nich. Wraz z przejściem gry uzyskamy dostęp do kolejnych. Czy warto zabierać się za ponowne przejście Devil May Cry? Owszem, gdyż dzięki temu odblokowujemy skórki do Dantego i jego broni. Inny skin, często oprócz zmienionego wyglądu, daje nam bonifikaty. Ponadto, nie każdą z misji da się przejść na 100% bez posiadania broni, którą otrzymamy dopiero w późniejszym etapie rozgrywki. Dlatego po zakończeniu przygody z Dante warto cofnąć się do wcześniejszych leveli, aby je wymaksować. Oprócz własnej satysfakcji, że zebrało się wszystko, co tylko możliwe, awansujemy w rankingu graczy DMC. Dante! Virgil's trapped in limbo. He's in trouble! Podsumowując. Ninja Theory świetnie poradziło sobie z rebootem serii. Nowy, stary bohater również zaskarbił sobie moją sympatię i z pewnością przypadnie Wam także do gustu. Jedynym mankamentem, który rzucił mi się w oczy, są walki z bossami. Są one dość schematyczne i prostolinijne, a samych bossów jest niewielu. Jednak przymykam oko na tę sprawę, bo ogólne wrażenia z gry mam bardzo pozytywne. Polecam ją wszystkim miłośnikom slasherów i przygód Dantego oraz Virgila. Zdecydowanie gra godna uwagi.